Jest grubo, jest bardzo grubo. Dzisiaj spałam na kanapie, Alek razem ze mną solidarnie. Trochę pomogło. W sensie lepiej śpię tu i czekamy na nowy materac, więc będziemy tu spać do tego czasu. Ale jest grubo. Słuchajcie, masaże masażami. Jasne, będziemy rozmasowywać regularnie. Ale miałam wczoraj sprawdzone i super mam teraz rozluźnione te mięśnie pośladkowe i tak dalej. Ale słuchajcie, osteopaci boją się mnie dotykać, bo jest naprawdę ich bardzo mało, którzy nie boją się kobiet w ciąży. Większość nie chce po prostu dotykać kobiet w ciąży. I rozkładają ręce, no bo przy kości ogonowej coś on mi uciska, jakiś nerw. Ja chodzę naprawdę jakbym się uczyła dopiero chodzić i w zależności jak postawię nogę, potrafi mnie odciąć i potrafię lecieć. I wczoraj wydarzyło się dokładnie to w sklepie. Szukaliśmy tego nowego materaca, to jest priorytet. No, musiałam sprawdzić materacę, na którym mogę leżeć, na którym nie, na którym mi wygodnie. I słuchajcie, źle stanęłam i poleciałam na Alka i mnie odcięło i zaczęłam tak płakać z bezradności, z bólu, z bezsilności. I ja jak płaczę, to już jest, wiecie, że jest grubo. I wczoraj tak z 3 razy się popłakałam po prostu. Ale moja Ania kochana ogarnęła mi pana Wojtka, który jest podobno asem i to jest jakiś magik, jeśli chodzi o osteopatów i on się nie boi kobiet w ciąży, więc w weekend mi pomoże, więc trzymajcie kciuki. Też jest tak, że czuję, jak czasami sen się przesuwa i jest odrobinę lepiej, a potrafi się przesunąć i nagle jest gorzej, więc on mi na bank coś po prostu uciska.